Cześć kochani, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj postanowiłam sobie nagrać takiego jakby vloga z naszego wyjazdu z Amelką. Taki dwudniowy wyjazd w góry. Nie do końca dwudniowy, taki raczej półtora, ale myślę, że to nie jest jakiś problem. Na początek wybierzemy sobie smoczek na tą wyprawę i się spakujemy. Także zapraszam do odcinka. Na początek wybierzemy sobie smoczek z mojego kuferka ze smoczkami. Nie wiem, czy widzicie, jak wygląda w środku, ale mniej więcej jest coś takiego. I mam tutaj bardzo dużo różnych smoczków. W tym miejscu mam smoczki, które są jeszcze jakby nieodcięte i nie mają w sobie magnesów. Po tej stronie mam smoczki z magnesami. I tak myślę sobie, że bierzemy na tą wyprawę moje ulubione smoczki, na przykład ten tutaj. I jeszcze ja ten drugi smoczek, który chcę zabrać, już chyba spakowałam nawet. Przynajmniej przygotowałam to spakowanie, także zaraz go zobaczycie. Dobrze kochani, już naszykowałam na mojej kanapie wszystko, co będę pakować dla Amelki. Zapakujemy to do takiego plecaczka z Decathlonu. No i co? Oprowadzę was po prostu. Spakuję moją ulubioną butelkę z Tommy Tippy z zaklejonym wcześniej smoczkiem, wiadomo. Taką szczotkę do włosów, różową. Następnie taki klips do smoczków, żeby mi się nigdzie nie zgubiły. Ten smoczek, który już wcześniej wam pokazywałam. I jeszcze taki różowy z gwiazdkami. Następnie taką opaskę. Może się przydać do jakichś sesyjek, nie wiadomo. Wolę się zabezpieczyć. Takie spodenki, takie porteczki. Zaraz wam to pokażę, do czego to będzie pasować. Takie spodenki, gdyby jednak było trochę zimniej. Ale pogoda ma być podobno bardzo ładna, także ja się nie przejmuję za bardzo. Takie rajtuski różowe, które właśnie będą pasować bardzo dobrze do tych porteczków. I taki bodziak, jeden z moich ulubionych. Takie kwiatuszki. Do tego taką czapeczkę. Dwie pieluszki, bo więcej nie będziemy potrzebować. Taki sweterek, gdyby jednak miało być zimno. Spray do włosków, żeby stylizować Amelce włoski, wiadomo. Do tego jeszcze dwie pieluszki tetrowe. Jedna taka w chmurki, druga w kaczuszki. Do tego taka kosmetyczka, do której zapakuję wszystkie takie kosmetyczne rzeczy, typu pieluszki, jakaś butelka, wiecie. Mój ulubiony kocyk z jakimś paproszkiem, ale już nie ma. A mój ulubiony kocyk, oczywiście on będzie jechać na Amelce w foteliku, żeby na pewno miała cieplutko. Do tego książka dla mnie do czytania, wiadomo, żeby po prostu po drodze mi się nie nudziło. No i dla mnie słuchawki do słuchania muzyki po prostu. Także to są wszystkie rzeczy. Zaraz je szybciutko spakujemy. I widzimy się zaraz z Amelką.
Amelka jest obecnie w wózeczku i w foteliku oczywiście, także ją zapniemy i przygotujemy do drogi. Damy jej kocyk, żeby po drodze do samochodu nie zmarzła. No i ja się teraz szybko ubiorę i zabieramy ją do samochodu. Jak widzicie, malutka Amelka jest całkowicie zabezpieczona przy pomocy pasów. Wiadomo, tak jak powinna być. I się już nie może doczekać. Prawda, Amelka? Nie może się już doczekać, żeby zobaczyć swój górski domek. Także my się wybieramy w podróż. Jeszcze tutaj zabezpieczę Amelkę, żeby światło jej nie świeciło. O, gdzie to jest z tej strony teraz? Tak samo z tej strony tutaj. O, i teraz Amelka będzie na pewno dobrze chroniona przed słoneczkiem. To my się wybieramy w podróż i zaraz się widzimy, jeżeli będziemy ruszać. Kochani, wyruszyliśmy już. Będziemy sobie jechać. Ile to jest bo fokus, mój aparat. O, jedziemy. Amelka dalej śpi, a ja się zabieram za lekturę mojej książki. 10. rozdział. Amelka dalej śpi, jest bardzo spokojna podczas naszej drogi. My dojechaliśmy właśnie na jakieś światła.
A ja sobie teraz będę słuchać muzyczki Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Także stoimy na światłach i widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa, kochani!